Siemano, witam was. Kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie naszą przygodę w magicznej krainie krwi i wina. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Pamiętajcie, że też mam Twitcha i tak dalej. O kurde, a tu co się zdarzyło? Nogi? W czerwonych pantofelkach. To z takiej bajki o czarnoksiężniku z Ofiru. Możesz nie kojarzyć. Co, nie kojarzę. No i co? I za zadanie mamy odnaleźć czerwonego kapturka, który leży w studni, martwy, razem z pieprzonym myśliwym. A tu jest zły wilk, nawalony i zazygany. Tam dzieje się bardzo ciekawa akcja tutaj, w tej rozgrywce. No jest to świat zdecydowanie inny. No i co? Mam nadzieję, że tutaj czerwony kapturek mnie nie zaatakuje. Czerwony kapturek. Musimy tylko i wyłącznie podnieść, z tego co rozumiem, jej po prostu hoodie. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, hoodie. Czyli no strój, nie? Bluzę tak. Co ona tam miała z kapturem. I musimy odegrać chyba scenę z bajki, i wtedy dostaniemy z powrotem nasze fasolki. Będziemy się jakimś cudem mogli wydostać z tej naszej krainy. Znaczy, to nie jest nasza kraina, ale z aktualnej krainy, w której jesteśmy, czyli krainy tak zwanej bankowej. Chociaż ja tu widzę skrzynkę. Zanim udałbym się po te fasolki, chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. O kurde, jesteśmy też tego. Tarczę będziemy mogli sobie zawiesić w domu. Zapiski: Ole zmruż oczko, co to jest? Mija dziś 7 rok, odkąd widzieliśmy Sianę i Anarietę po raz ostatni. Zaklęcie trzeszczy już w szwach, a niektórzy mieszkańcy krainy zaczynają tracić rozum. Wilk zamordował czerwonego kapturka i myśliwego. Wiedźma upiekła żywcem Tomcia Palucha i 7 zuchów z Hengfors. A skrzaty atakują wszystkich jak popadnie. Szukaliśmy schronienia na chmurze, ale olbrzym nas przepędził. Ostatnim bezpiecznym miejscem jest statek króla Drozdobrego. Mamy zamiar przeczekać najgorsze na środku jeziora. To był ten statek? Jeżeli to był ten statek, no to GG, ale tak mi się wydaje, że to. No, chyba nie poszło tak, jak miało pójść. A tu co się dzieje? Jak połów? Udany. Patrz, co mam. Fasolka? Twój rozmiar. A nie, Ja go hoodie. wezmę. To ja bym chciał do tego konia, tam psa i Ładnie. kury. Kurwa, no nieźle. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? A ty w myśliwego. By się zgadzało chyba. Ja bym chciał do tego konia tam zajść. Zobaczyć, co tam się odpierdala. Znowu wy? Zaraz kupię tą miejscówę. Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No, nie mogę wam zabronić. Więc. Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby? Żeby cię łatwiej zjeść. A, ci. O kurwa. Czemu ty? Aha, a to my go mamy zabić? A co z fasolkami, ty? Ja mam się dowiedzieć, gdzie są fasolki, a nie zabijać tego wilka. Chyba, że my go tak mamy tylko zranić, że tak powiem. A ja mu kurwa nic nie robię, ty. Coś mi tu nie gra. Zły wilk, no nie wiem, strasznie mało mu bije z tego miecza srebrnego. No wątpię, że miecz metalowy to by coś cokolwiek zadziałał. Ja mam po prostu chyba beznadziejne miecze, mam wrażenie. To mam jeden porządny w życiu. A wiecie, dlaczego mi adrenalina spada? Ja wiem, dlaczego mi adrenalina spada, bo ja mam taką umiejętność, że mogę, jak mam 3 adrenaliny, to rzucam znak na jakby trzecim poziomie mocy, że tak powiem, na najwyższym poziomie mocy. Jakoś tak to działa. Czyli jak rzucę ar... O kurde.
No ale to nie jest dobre, ty, bo ja bym sobie chciał tego QN tak używać ciągle, a nie tak kurwa raz na jakiś czas. Jak mi się załadują 3 tego i zużywam 3 adrenaliny, to nie jest fajne, bo nie mogę QN wtedy rzucić. Nie wiem, czy to zdanie, które powiedziałem, miało sens. Trochę się skupia na rozgrywce. Gnoju. W sensie nie wygnoju. Wilk zły, gnoju. Pyk, pyk, dobra, adrenalinka. Pyk, pyk, pyk. Wysysamy trochę żyćka. Dobra. Na spokojnie, nie ma co się spieszyć. On jest, widzę, krwawiący, gituwa. No i tyle. A on nie żyje. Pamiętasz? Korkociąg miał przy sobie. Mają człowiek, na pewno jej nie połknie. Mhm. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No, to mamy już wszystkie. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? A, czyli chcę sobie pogadać. Po prostu jestem mniej ciekawa... Po prostu jesteś mniej ciekawy, niż ci się wydaje? Nie no, no powiedz. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Czemu by nie? Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie tu są. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Kevdu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko. Właśnie dlatego trzeba mieć widzowie dużo tłuszczu. To byli bandyci. Bo dzięki temu byś więcej przeżył. Pijani, brudni od krwi. Ope. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach, aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Może nie trzeba było wracać? Może trzeba było tam zostać? Może. Może powinna była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. I wiesz co? W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. No chyba niekoniecznie. Dobra. Starczy pogaduszek. Chodźmy. Chyba niekoniecznie zapomniała, ale... Niech będzie. Sam chciał to powiedzieć. Niech tak będzie. Musimy teraz zasadzić fasoleczki. Myślę, że damy radę. Gdzieś tutaj było, no właśnie, to dziwne skupisko zwierząt. Chciałbym zobaczyć, co tu się odpierdala na ciekawości. Co to kurwa jest? Cztery zwierzęta, jedno na drugim. Jak nazywała się ta przypowiastka? Muzykanci z Blaviken. Właśnie. Ty też masz jakieś związki z tym miastem, nie? Mhm. Ale to nie ma nic wspólnego z bajką. Oj, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Rzeźnik z Blaviken. Nie pamiętam, o co chodziło z tym rzeźnikiem. O kurde, a tu? Trzy stołki, trzy łóżka, trzy miski. Jedne trochę za duże, inne za małe, a część w sam raz. To może odwieźmy jeszcze tutaj tą baję. Złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana,
ale ciężko cokolwiek Oje. Stwierdzić. A dobrze mi tak. Zawsze wszystko dało bez pytania. No przepraszam, że wam zajebałem jedzonko. Nie wiedziałem, że wasze. Niedźwiedziątko. Sadek, młody też musi zginąć. A użyłbym teraz Arda i... No i teraz użyj Arda. No to wracamy jeszcze raz. Chociaż dobra, już możemy pominąć w sumie to. A! Tą bajkę i możemy wziąć nasze jednorożce. Naprzód. Będziemy tam zdecydowanie szybciej niż jesteśmy. Za nadal jest ten sam... A, ten sam cesarz. To oprzed całą tutaj krainę. Raczej tam w środku już nic nie znajdziemy odnośnie tych zwierząt. Skrzaty, możemy je w sumie pominąć. I dzidę zrobić przed siebie. Żeby nie marnować czasu. I gdzie jest plan posadzić te fasolki? Na polu. No niestety tych skrzatów, te skrzaty już będziemy musieli pokonać. Kurwa, ile ich jest! Dobra. Roach. Wyciągaj się. Tylko dzięki temu, że wiem jak jest... Oj, co się stało? Tylko dzięki temu, że wiem, że słyszałem w serialu jak mówili roach, to wiem, że płotka po angielsku to jest roach. To się ta ryba. Warto jest oglądać czasem coś po angielsku. A właściwie wszystkie filmy i tak dalej oglądam po angielsku. Najwyżej z polskimi napisami, bo wtedy sobie Czekaj. Łączysz... Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Wtedy łączysz sobie polski z angielskimi słówkami i ćwiczysz angielski. No, tak za friko. O kurwa, żeż, tak? Rzucaj! Chyba wodą by trzeba było podlać, nie? Czy nie? Zawsze coś się musi stać. Ostatnia prosta. O kurwa, w takiej pełnej zbroi się wspinać? Myślę, że było kurwa niemożliwe wspiąć się na takie coś. Generalnie to myślę, że było niemożliwe się wspiąć na takie coś, a w pełnej zbroi to jest w ogóle. Nawet kurwa dla Wiedźmina to by było chyba ciężkie. Niesamowite. Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... Z nim. Mało kumpelski. O kurwa, chmurny gigant. No dobra. Ja pierdolę, tu ciągle jest jakaś walka z bossami, ty. Dobra, pokaż co potrafisz, kurwa. Chmurny gigancie. Trzeba... O! No właśnie, trzeba to wykorzystać, żeby on uderzał chyba... Dobra, już rozumiem. Wtopi z gapiorun, my udajemy, że tu stoimy, on wtedy uderza w to. Elo. Dobrze rozkminiam? Tak jest. Dobra, taki bobiec. Pół mózgiem po prostu. No. No jelo. Jakieś łupy? Łupy? Oj, są łupy. Bierz, nie zdążyłem. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik.
Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Tak? Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa? Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. Nie. Potrzebuję mężczyzny, Geralt. Nie patrz tak na mnie. Nie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Odmawiam. A co z Detlafem? To jak moje ostatnie życzenie. Nie. Może innym razem. Przepraszam, widzowie. Nie chcę urazić, ale może innym razem. Nie można tak. Nie uraziłeś mnie. Postawiłeś sprawę jasną. W porządku. Tak. To jest ciekawa scena. Generalnie luchańska. W tych murach. Unikatowa na pewno, ale... Chodź. No nie. Zaprowadzę cię do wyjścia. Ona miała gadać z Detlafem. Może się pogodzą czy coś, a my mu dziewczynę jeszcze wyruchamy, nie wiem, to by tak średnio było chyba. No, kumpelska zasada mówi jasno. Nie ruchasz dziewczyny kolegi, prosta piła jest grana. Za żadne skarby. Oko cyklopa? Szkoda, że nie ma trofeum jakiegoś zajebistego tu. Ale mogą być jakieś fajne rzeczy generalnie tu pochowane. A mogę na przykład... O kurwa, debil. No debil. Myślałem, że mogę iść tam dalej, że tu wszędzie są chmury. A i w ogóle szczególnie nic nie robi z dziewczyną kolegi, jeżeli twój kolega to wampir wyższy, który potrafi cię zabić w 5 sekund. Dobra, to idziemy w takim razie do tego. Do mostu. Ja pamiętam tego ognika. Tak, ja pamiętam. Chuj! Tak mi się wydaje, że on coś trollował, ten ognik. Albo i nie? Tak, on trollował. To będzie jakiś potwór na bank. Czy nie? A miecz, ty! O kurwa. Coś zostało. O kurde, ty. Pokaż, co to za mieczyk. Ale kurwa elegancki. O kurde. To nie jest elegancki miecz. On ma 70 obrażeń. Więcej, to jest zajebisty miecz. Dobra, zapakujemy go. Czemu by nie? Wymagany poziom 50. Mógł iść dalej. Użyjemy sobie tutaj tego. Niekoniecznie, dalej już nic nie ma. Użyjemy sobie kota i od razu biały miód, kit. Fajny mieczyk, dobrze, że tu zaszliśmy. A z tego co pamiętałem, to on mnie jakoś kiedyś wprowadził w manowce. Ja, on był chyba zbugowany w takim razie, bo on prowadził w jakąś inną stronę. Ja to pamiętam. Nie wiem, czy ja to oglądałem, czy wtedy grałem w gierkę, nie pamiętam. A, ja teraz nie wrócę, że... Jak ja mam wrócić? Czyli strollował jednak, ty, przecież nie wrócę. Czekaj, coś mi tu nie gra, nie? Tutaj nie ma jakiegoś wejścia? No nie ma. A, tędy, dobra. Ale pamiętam, że ten świetlik był, jakoś prowadził nas w taką... Po prostu w takie miejsce, że kazał nam iść do przodu. I tak jak na przykład teraz, bym poszedł do przodu i ja tam się zawsze pakowałem i spadałem. I on mnie trollował. Coś takiego było. Dobra, podążaj za Sianą, tylko ona nigdzie nie idzie. Dawaj. Z chęcią bym podążał. Ale to może wtedy był właśnie tutaj błąd giereczki. Jeszcze gra nie była dopracowana. Po co ci było to serce tu są i książęce wino? Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję.
Raz się żyje. Potwierdzam. Również niczego w życiu nie żałuję. Nawet jeżeli były to chujowe rzeczy. Panowie, przodem. Oj, nie wiem, że ci tak ufam, ty. Skoczyć do studni, mówić. Chyba nie mam wyboru. O kurde. Co, dobrze? Zginęliśmy? Daliśmy się zmanipulować, samicy? Co się dzieje? Z drugiej strony, po co ona miałaby nas wyciągać z tej krainy? Myślę, że... Możliwe, że zrobiłem coś głupiego bardzo. A może... O kurwa, mać! Cały pieprzony tu są płonie. Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyście guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym, czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Ale Nyragis ma 500 lat. Żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Regis, opanuj się. Uspokójcie się. Uspokójcie się oboje. Ale... Żadnych ale. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Współpraca, kumple. Chyba trochę na wspominki wzięło. Poziom, o kurde, poziom 51, dostępne punkty 7. Czy mogli na coś wydać zdecydowanie, ale coś się, że już mi się nie przyda. Chociaż przed nami całkiem możliwe, że ostatni boss. Ale więcej nie spoileruję. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntym. Ruina jak ruina. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widział? Może sam ci powie. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze... Tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte? Pakuj dupę i mnie nie denerwuj. Spotkanie. I tyle. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie. A będę miał jeszcze tutaj możliwość... kliknięcia w ekwipunek i tam wydania punktów, czy nie? No jak nie, to niedobrze bardzo. Kurde, długo będziemy czekać na tego Detlafa. Siana,
muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie? Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? A jak? Amulet. A jednak znów dałem się okpić. A zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! O, coś kurde. Trzeba się nie wtrącać, Wiedźminie! Co się wydarzyło w ogóle? O co chodzi, ty? To jakby nie było wstążki, to mogłoby się w ogóle zupełnie inaczej potoczyć. No, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Dawaj go. Podusaj, Regis. Oj, oj, oj. No właśnie o tym mówiłem. Ostatnia walka z bossem. Proszę, mogę wydać umiejętności? Proszę. Kupić nowe coś? Drzewko mi się odblokowało? Nie odblokowało mi się. Tutaj nic nie ma chyba ciekawego. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Zadania, mapa świata, ekwipunek. Spokojnie, spokojnie. Warto by było chyba zaaplikować na miecz srebrny jakieś fajne runki typu oszołomienie i tak dalej. Wydaje mi się to całkiem ciekawe, albo zamrożenie na przykład. Zamrożenie, może jakieś podpalenie, siła ataku plus 5%, też fajne chyba. Moc znaków, 3 punktów adrenaliny, o to może być fajne nawet, możemy sobie chyba założyć. 2% szansa na zatrucie, no to weźmy to zamrożenie, albo szansa na oszołomienie jeszcze, cyk. No i na pancerze by się przydało, moc znaku i ignit zdecydowanie. Moc znaku... Quen? Dobra, pozakładajmy, bo to jest... To będzie ciężka, naprawdę ciężka walka, także myślę, że... Koniecznym jest wręcz założenie tego, no i kurwa, trzymajcie kciuki, że jakoś to będzie, widzowie. A jeszcze czarna krew chyba by się przydała, w końcu walczymy na wampira, nie wiem czy to zadziała tak jak myślę, że zadziała. Dobra, wypijmy chociaż jedną i zobaczmy co się wydarzy. Ale Regis nam pomaga. Stanął po naszej stronie. Doceniamy. Mimo tego, że Detlef uratował mu życie. Dawaj. No i chuj. No i zostaliśmy solo. Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze, kurwa. To i będzie ciężki przeciwnik. Poznasz dziewczynę. Oszukaliście mnie obaj. Nie zaplanowali. Pieprzona wstąska. Skąd miałem wiedzieć? Zresztą... Dobra, no co? Ktoś musiał zginąć, albo Siana w takim razie, albo Detlef. Ja myślę, że Detlef... Nie wiem, kto zasłużył, szczerze mówiąc, bardziej. Czy Detlef, czy Siana? Chyba tak po trochę obaj zasłużyli. Się wydaje. O kurwa, łaja. Oj. Dużo... Oj. Co ja mam za beznadziejną umiejętność rzucania na znaków na trzecim poziomie? Kurwa, nie chcę tego gówna. Muszę to wywalić jak najszybciej, co to jest? Stop. Kurwa, i nie mogę tego usunąć, rozumiesz? Mam takie gówno. Takie gówno, gówno umiejętność, tylko mnie wkurza i mi przeszkadza, nie? Nie, no tragedia jest. Oj. Nie zaplanowaliśmy. Nie, jest dobrze. Nie, jest. Zdecydowanie nie. O kurwa, co się dzieje? Oj, to będzie ciężka przeprawa. Bardzo ciężka. Zawsze, jeżeli myślicie, że ten Detlef to jest taki łatwy, to mały spoiler. Nie jest.
No. Nie jest, nie jest widzowy. To co teraz on prezentuje to jest nic. Może Jerden. Aha. Może nie. Też będzie wolniejszy chyba. Ale chuje tam będzie wolniejszy. Rolki na plecy chyba są jedynym rozwiązaniem dobrym. Tylko te rolki są za duże, to trzeba tak bardziej spacją rolki. O i pyk, po ataku i w plecki. Po ataku i w plecki. Dobra. Jest taktyka, przynajmniej na tą pierwszą fazę. O kurwa. No i teraz najgorsze jest, że ja ten adrenalinę wszystkie zużyję, bo rzucę jakiś chujowy znak. Quella. No posma na najwyższym poziomie Quen rzuciłem, ale... Ale mi to da dużo. Nie mogę tego się podbyć, bym musiał wczytywać giereczkę. Ale powiem wam szczerze, że nigdy chyba nie miałem takiego zakończenia, w którym... Siana przeżywała, bo... Dzięki tej wstążce. Ciekawe to bardzo. O kurde. No właśnie. Tośmy się kurwa pobawili, nie? Tośmy się pobawili. Lepiej zacznij się do nich modlić. O przecież kurwa. Jezus! Łoż kurwa, co ja mam zrobić? Dobra, na razie rolkuję, nie? Nie ma innej opcji, rolki, rolki. Dobra, ciosy, ciosy. No i chuj. O kurwa, umarłem. Nie da rady. Oj! Rolkuję, rolkuję. Za jeden cios i rolki, rolki. Ja pierdolę, jakie to jest głośne wszystko. Pewnie na takich przesterach jestem ze góry. Oj, będzie rzucał, rzucał, rzucał. Dobra, kit jest. Dobra, znaczy uderzam. Dobra, i rolkuję, rolkuję. Dobra. To ostrożnie, ostrożnie. Raczej jak mu pierdolę z kuszy wiedźmińskiej, to za dużo to nie da. Oj. Oj, 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 nie udało się niestety zrolkować dobrze. Dobra, i dojeżdżamy. Raz, dwa, trzy ciosy, ucieczka. No, mógłbym ze cztery sprzedać. Warto pamiętać o tym. Nie wiem, co potem robię te plamy krwi. Ja mogę w nie... Aha, nie mogę w nie wejść. O kurwa, ła. Myślałem, że ja specjalnie mam w nie wchodzić właśnie. Chyba niekoniecznie. I chyba ta moja czarna krew za bardzo nie pomogła, takie mam wrażenie. I mnie palił boli. Na cztery ciosy max. Raz, dwa, trzy wystarczą teraz. Nie mam Quena. Dobra. Dobra, dobra, damy radę kurwa jakoś. Musimy dać radę. Jest to poziom tak zwany najwyższy, także... Będzie to długa bitwa, ale ostatecznie, kurczę, powinniśmy sobie poradzić. Oj, oj! Dobra. Quenik i trzy ciosy. Raz, dwa, trzy. Unik. Aj, nie zdążyłem trzeciego sprzedać. Wydaje mi się, że to jest jedyny moment, w którym mogę go tak realnie zaatakować. W innym wypadku cały czas walimy rolki. Raz, dwa, trzy, unik. Hit. Ten miecz mi się w ogóle naładował jakoś. A nie, to nie miecz mi się naładował, tylko... Ja mam taką umiejętność, która mi ładuje jakby... Ataki. O Jezu, udało mi się go trafić w powietrze chyba. Uj, niedobrze. Raz, dobra, ucieczka, żeby nie paść, żeby nie paść. Spokojnie, pyk, jaskółeczka. Dobra. Pewnie klawiatura jest głośna, no bo napierdalam w nią jak pojebany, taka jest prawda. Ojej, oj, to nie jest łatwe, fuj. Oj, debilem, jestem debilem. Siemano, podejście numer 2. O kurwa, widzowie. Widzimy się po tym, jak skończymy walkę z bossem. Ty, panowie, bo walka z bossem będzie trwała w takim razie 2 godziny, wiecie o tym. Nie wiem, czy ja chcę to pokazywać, szczerze mówiąc. Wiecie co, ja chyba nagram wam to i pokażę wam wszystkie fazy i te dialogi, jeżeli jakieś się odbędą. Ja zmontuję ten odcinek, no ale nie będę wam pokazywał samej walki z bossem, bo ono będzie kurwa kosmicznie długa. Trzeba się nauczyć patternów, a to jest najwyższy poziom. Także myślę, że
epicko, to będzie tylko i wyłącznie wtedy dla mnie. No niestety mam też beznadziejne umiejętności, na pewno na te dlafa można było mieć lepsze. Dobra. Widzimy się w następnej fazie, która jest teraz de facto. To już widzieliśmy, teraz możemy to skipnąć. W następnej po tej fazie teraz się widzimy. Może będzie coś ciekawego. Jeszcze następna. O ile będzie jakaś. Tam już widzieliśmy skórewsko-dzięsko. Jeśli wierzysz w tych bogów, lepiej zacznij się do nich modlić. No tekst akurat miał mocny, to muszę przyznać. Jo, cię kręco.
Dobra, kolejna faza. Chyba. Oj. A nie miałem czarnej krwi? A chyba bez znaczenia. Ciekawe co, jakbym miał czarną krew. No to się widzowie porobiło, kurwa. Nie no, to jest pojebane, nie? Najpierw musimy zobaczyć co ten Deadlaw robi w ogóle. Bije. Czekaj. Kogo ja mam bić? A, to serce, dobra. Czyli tego unikamy, bijemy samo serducho. Damy radę chyba. Oj, kurwa. Znaczy ostrożnie, ostrożnie, bo to też nie jest taki całobobek. Oj. Dwa ciosy i ucieczka. Kłenik, spokojnie. Ale kurwa bije, ty. Pojebany. Oj, oj. Dobrze, że się nie zbagowałem. Dobra. Pyk. Może jakiś gromik. Pyk. Dobra. Myślę, że tą postać krwawą nie ma co bić, bo on... On nas goni. On w ogóle HP traci. Mam wrażenie. Ta postać, ta krwawa, to nas bije, to no... Oj, zbugowałem się. Dobra, jest git. Quen na najwyższym poziomie. Może lepiej nas będzie chronić, nie wiem. Kurwa! Zostaw. Nie, proszę. Nie mam Quen, kurwa! Nie mam Quen! Puszczyk, no regenuj mnie! Puszczyk! Regen, muszę Quena rzucić! Uju! Dobra, rzuciłem. A, dwa ciosy, ucieczka, dobra, jest git. Te dwa ciosy, pyk, ucieczka, dobra. Ja pierdolę, mnie już palce bolą, ręka, wszystko. Oj, co teraz? Ostatnie serducho, pyk. Czwarta faza. Co się wydarzyło? Kit? Udało się. I o cię kręca, to było ciężkie, ale nie jakoś długo też nie poświęciłem czas, ale było to zdecydowanie ciężkie. Musimy iść po Regisa, żeby zabił tego wampira. Zabij Deadlawa. A nie, bo on zostanie wtedy wygnany, czy coś. Do świata wampirów. Zabijesz go? Poskładasz? Nie, bo on już się łączy w całość. W końcu nie ma shortów. Chyba po raz pierwszy raz w tej grze, ty. No nie było to pewne łatwe dla Regisa. W końcu uratował mu dupę. Ten Deadlaw. A teraz musi Regis musiał go zabić. Pojebany shit. Generalnie.
Nie pyka mikrofon? Nie pyka. Dwa tygodnie później, warsztat... Jakiś tam. No, no, Geralt. To twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Ha, nie dziwię się. Nie no, ale bym mu wykurwił z łokcia. Order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. O, najwyższe odznaczenie tu są. Że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? Anna Herieta, to nie jest kwestia współczucie, wiary, powiedziała, że nie współczuje. Tu chodzi o czystą. Już gadaliśmy o tym. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł. I żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Oko za oko. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał.
To nie ma sensu. Pomysł nie jest zły, ale spotkajmy się na miejscu. Nie no, chodźmy chyba. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem. O ile tu już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał. Ale chuj z tego zioma, nie? Że tak gada. W ogóle tych wszystkich scen końcowych to ja praktycznie w ogóle nie pamiętam, nie? Jakieś wstążka i tak dalej, pucybuj, tu rozmowa. O, pan z mieczami! Witam, witam! Dlatego tak za dużo nie mówię, bo też skupiam się na tym, co tutaj się dzieje. Zapraszam! Chyba czemu? A nie może mi to wyczyścić butów? Mogą być brudne w sumie. Proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. To ja mam zawsze upierdolone buty. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak dzień teraz? No właśnie, my mu zapłaciliśmy. Jak idą interesy? Trochę cianka. No dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Skąd ci żebracy mieli listy? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem, przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Ja bym sobie z nim... A co mogę tu podnieść? Cennik, pogas. Kurwa też kobie. Pogacennik. Tyle za usługi. Zbroja płytowa, 40 koron, czyszczenie płatów rycerskich. Przyjdziesz brudny, wyjdziesz czysty, taki jestem zajebisty. Skórzana łapa, czarny barwnik do zbroi. Ja bym z nim jeszcze porozmawiał, bo wcześniej zainwestowaliśmy w niego pieniądze. Jakoś nie widzę. No właśnie. Wszystko w swoim. Okej, to już nam gadał wcześniej. Dobra, no to tyle. Uważaj. To już gadaliśmy z nim wcześniej, jak zainwestowaliśmy w niego siano. Myślałem, że właśnie na samym końcu, jak tutaj zejdziemy, to się okaże, że on otworzył sobie tutaj całkiem pokaźne stoisko, ale chyba niekoniecznie. A tu co się dzieje? A ty czego tu chcesz? Porozmawiać.
Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku. Wynocha stąd. Tu porządni ludzie mieszkają. Oj, wariacie. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza. Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Nie no, co za... Ci porządni ludzie, głupki, o których mówisz, to niby wy? A co, masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Kurwa, dostanę pierdol od pajacy? Ale widzę, pokłada we mnie duże nadzieje. Sporo razy zostałem na dziurę. Wtedy, dobra. A, bo ja mam teraz rolki tak dziwnie ustawione, bo nie pod te przyciski na walkę z bossem miałem ustawione. Dobra, myślę, że kanapka z kurczakiem do Regena, no i powinno być dobrze. Ta? Co to w ogóle za wyzwisko, ty? Pierwszy raz takie słyszę. Pies ci dupę lizał. Chyba, że czysta. Taka czysta jest. Nie wiem. To właśnie pochwała chyba bardziej. Dobra. Chodź. Się mówi, że wylizał jak tego, nie? Że... Pies chyba? Takie błądzenie? Czy coś? Dobra. Zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Ciekawe, co bym przegrał. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Oj, to widzowie, będzie długi odcinek, ale to ostatni odcinek z serii, także... Co to jest za miejsce? Myślę, że może nawet 3 godziny trwać. Można tak powiedzieć. Przychodzą tu, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Czemu im pomagasz? Bo tego potrzebują. Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ridegarl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. A swoją drogą śmierdzę. O kurde. Jak ci żebracy pewnie. Zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain.
Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go po cybutu. I młody miał swój, ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we 2 dni po świętym Barnabie. Dawaj ten list. Ten list już ci się nie przyda. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Potwierdzam. Bardzo dobrze mówi. To masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Piąte zlecenie morderstwa. Anna Herieta? Zaraza. I co? Faktycznie 5 nazwisko? Sam zobacz. No. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Żeby nie bolało, pewnie. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują. I nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. Sądzisz, że to dobry pomysł? W końcu to my zniweczyliśmy jej misterny plan. Myślisz, że będzie chciała... Z tobą rozmawiać. A cóż ci szkodzi się przekonać? Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem. Do swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. No niestety, ta seria jest pełna przygód, nie tylko w grze, ale też w prawdziwym życiu. Nie dość, że tutaj nigdy, co chwilę musi się coś wydarzyć. Albo brak prądu, albo jakiś lag. Więc wracam w każdym razie. Idziesz za mną? Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Merla 6. Po tym, co wyprawiał Detlaf i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję,
Nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlafem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to. Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. No dobra, opcjonalne. Porozmawiaj z Janem, tylko... Ciekawe, czy my się tam jakoś... czy uda nam się tam jakoś dostać w sprytny sposób. Bo raczej frontowymi drzwiami nie przejdzie. Zobaczmy, czy ja mam jakieś zadania. Mam, poszukiwania. Mogę nadal tutaj poszukać tych skarbów. Nic takiego się nie wydarzyło. Pewnie tylko zadania poboczne by mnie anulowało. Dobra, mapa pod M. My tutaj wszystkie bindy musiałem sobie pozmieniać. Z tego względu, że niestety walka z Detlafem była na tyle trudna, że no musiałem tutaj trochę pokombinować, jeżeli chodzi o, o różne bindy, na uniki i tak dalej, żeby mi się to dużo przyjemniej grało i żeby mi paluchy nie odpadły. Zbindowałem wszystko od nowa właściwie, tak jak było na samym początku, czyli bo wcześniej miałem zbindowane tak, że pod altem miałem skok, a pod spacją miałem taki unik, to teraz zrobiłem odwrotnie, czyli tak jak jest defaultowo, pod spacją miałem taki doskok, a pod altem lekki unik, bo właściwie tylko i wyłącznie na Detlafa były te doskoki opłacalne. Witam? Czy nie witam? Witam. Witam. Nie ma strażnikowa. Tu co jest? Mogę tu wejść? A tu nie ma drzwi, to po prostu te drzwi, które otwarłem, się świeciły. Ej, tu jakiś strażnik będzie, czy nie? Czy nie za bardzo? Tak, nie ma, to pokradnijmy spalony chleb. Pieprzowina. A no właśnie, ile ja mam kilogramów w plecaku? I. A wystarczająco dużo, żebym mógł jeszcze pokraść kilka rzeczy. Stać! Z drogi. Muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to... dobra. Wyście są ten wiedźmin, co sprawy rozwiązali. A to jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. Formalnie bardzo. Ale pewnie już z tą, z Janą sobie porozmawiamy tak mega na chillku. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko, to twoje węszanie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? Bo jej zazdrościsz? Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt! Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A może po prostu przestała być wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu niby miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki.
Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Pytaj jej się. Była tylko dzieckiem. Siana. Ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? 12? 13? Była dzieckiem. Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła cię z pamięci dlatego, że była się jej obojętna. Tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Oj, mocne mocne FS. Zdanie padło. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia się dobrze skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Siana. Fajna jest ta muzyka, no ona jest przepiękna po prostu. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? Ta. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Geralt. Najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Źle wyglądasz? Niemiło. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg zarniki. Już prawie tego nie czuję. Nie no, dodaję pazura. Aha, charakteru. Kierzna miała być piątą ofiarą? To jest bardzo ciężki wybór, widzowie. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w tą grę, to pewnie nie wie dlaczego, ale... A generalnie jest bardzo ciężki i sam nie wiem, który podjąć. Jak mu przekażę tą informację, to Siana spędzi całe życie w więzieniu i na sofocie generalnie i wszyscy nie żyli dobrze i szczęśliwie, ale... Jak ich nie możemy zaczynać, to może się coś wydarzyć nieciekawego. Dobra, chodźmy. Trudno. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Ładna w ogóle sceneria tych róż. Tylko róży to widzę. Te róże to... jakości... 140p. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość,
przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie, czemu wszyscy mają czerwone oczy w tle? Ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Pochrzma. Ale beznadziejny trochę, ten Niechaj order. Ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Pewnie, że cię cieszę. To dla mnie wielki zaszczyt. Muszę popsuć nastrój. Siana chciała cię zgładzić. Jak coś wybrałem, pewnie, że się cieszę opcja. Słyszałem dużo o walorach tego trunku. Dziękuję raz jeszcze. Na zdrowie. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na bogów, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. O kurde, o co mam do powiedzenia? Wiem, że Sianna miała swoje powody, jej wina jest ewidentna. No z jednej strony jej wina jest ewidentna, ale z drugiej strony miała swoje powody. Myślę, że rozgrywamy to nie jak dorośli, tylko jak 8-letnie dzieci, liczymy na good ending. Sianna jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do Beauclairskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka. I uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali. Bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty
Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. W ogóle wszystkie postacie w tle mają czerwone oczy, nie wiem, czy widzicie. Dziwnie to wygląda. Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. Piękna muzyka. Uwielbiam ją. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stchórzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ale coś ani nie czuję tekstem, dobrego endingu. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz mi. Good ending. Chyba to mamy, chyba jest good ending tak zwany. No powiem wam tak, Anna Herrietta mogła tu zginąć, albo Siana mogła generalnie całe życie spędzić w pierdło, a może nawet mogła jej zostać zabita. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. Także chyba dobrze wyszło. No może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstewko. Ale ładnie tu. Czyżbyś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diavolis. Aż mi łzy do oczu naszy. Bulwy rosnące na to muzyka, nostalgia. Mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące, ale nie powiem. Udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas.
Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Ach, Geralt. Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, by widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy? No co mi iść, no. Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. Fajna ta maska chyba. Światło księżyca... A, czekaj, w którym się odpala ekwipunek teraz? Stop, stop. Najpierw załóżmy tą maskę i zaraz będziemy tutaj gadać z Regisem. Które to są? Rycerskie rękawice. Rękawice z cechu brzmi. Może w fabularnych przedmiotach jest, znajdziemy. Tak jest. Rękawice do zrywania mandragory. Mam w ogóle ten cały dublet. Możemy go założyć. W sumie to chyba go wywieszę w domu. On jest łącznie z moim odznaczeniem. No i co? Maska i załóżmy moją zbroję, bo coś czuję, że może nam się potencjalnie przydać. Pójdziemy po cmentarzu w nocy. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Nawet stare truchło trupojada? Za grosz w tobie subtelności. A gdzie właściwie podział się? No właśnie. Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Regis! Po śladach? W ogóle jego ślady? Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Podniosła się ręka na wampira. Zginęła. O kurde, ła. Zrobiłem, co musiałem zrobić. Wiem, że się przyda. Chyba moja zbroja. Bruksy nazwał cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Mega nostalgiczna jest ta muzyka i ten klimacik. Łagodne rozwinięcie. Mega. I zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Sądzę, że już mi to niepotrzebne. Co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek?
i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Tak. A wiesz, chyba tak. No co? Nie śmiej się. Może jeszcze nie dziś i nie jutro. Ale kiedyś chciałbym się przekonać, jak to jest. Budzić się codziennie we własnym łóżku. Oj, super. Przestań, błagam. Brzmisz tak sentymentalnie, że kuby bolą. Może jeszcze zaczniesz pisać memuary jak Jaskier. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tyle Ciri ma rad. Tak. Choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard? A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania inkognito. Ciekawy punkt widzenia. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak. Należy. Aż się wzruszyłem, normalnie prawie popłakałem, nie? Nie wiem, co mam powiedzieć, oprócz tego, co oczywiście dodatek Krew i Wina jest genialnym dodatkiem i cała seria Wiedźmina jest czymś pięknym. Wywołuje u mnie niesamowitą nostalgię i niesamowite zżycie z postaciami, ale to jeszcze na dzisiaj nie jest koniec. Trzeba zobaczyć, co to za prezent dostaliśmy w Corvo Bianco, zostawiliśmy w Corvo Bianco. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Zostawiliśmy, co nam Regis zostawił w Corvo Bianco. No i coś czuję, że jeszcze tam nas czeka mała niespodzianka. Udajmy się zatem do tutaj drogowskazu. Ale fajne to spojrzenie Gerwarda na sam koniec tego. Kamerę. No, eleganckie. Naprawdę fajne. No i niestety to już koniec przygód Gerwarda, nie tylko na tym kanale. Chociaż jeszcze może kiedyś jedynkę ogramy, a może kiedyś jeszcze i trójkę i dwójkę ogramy. Kto wie, ale jakby przez najbliższy czas to koniec. No i niestety też koniec przygód Gerwarda, jeżeli chodzi o CD Projekt Red. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. No, mogą być to dwie osoby. Albo trzy właściwie. Okej, na razie nikogo nie ma. Może Cirilla? Może Triss? A może Yennefer?
Triss? We własnej osobie. Ja myślałem, że jesteś teraz w Kowirze. Znudziło mi się czekanie na ciebie, więc postanowiłam wyrwać się do Toussaint. Zażyć trochę słońca, zobaczyć, jak się sprawy mają. Mówiłeś, że to będzie chwila. Sprawy mają się ku końcowi, całe szczęście. Niedługo będziemy mogli wrócić na północ. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że przyjechałam tak bez zapowiedzi. Wiesz, dotąd nie przepadałem za niespodziankami. Kojarzyły mi się z pracą. Prawo niespodzianki, dziecko niespodzianki. Ale chyba zmienię zdanie. Wychodzi na to, że niespodzianki potrafią być też miłe. A swoją drogą czarodziejki też są bezpłodne. Chodźmy na chwilę na dwór. Jest tu taki zakątek, który powinien ci się spodobać. Do posiedzenia, tak? To bardzo ładny zakątek. Okej. Zabrzmiało to co najmniej jak jakaś propozycja. Może pokażę ci, jak tam sprawy w Kowirze. Jak tam sprawy w Kowirze? Jak to w Kowirze? Cudownie nudne i przewidywalne. Na posiedzeniach Rady omawiamy głównie kwestie handlowe. Cła, prawa składu i tak dalej. Nie nuży cię to? Znasz to ofirskie porzekadło. Obyś żył w ciekawych czasach. Ja już się nażyłam i z chęcią zaznam trochę spokoju. Pozostali czarodzieje, którzy sami się przedarli na północ, albo ci, których przywiozłam z Nowigradu, myślą tak samo. Nie poznałbyś ich. Żadnych koterii, spisków, knucia. Po prostu siedzą i pracują na pożytek królestwa. Czasem myślę, że to wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Że zaraz coś się stanie. Wybuchnie kolejna wojna. Ale póki co jest dobrze. A kiedy pozamykasz tu swoje sprawy i do mnie dołączysz, będzie jeszcze lepiej. Powalone jest to, że faktycznie tutaj na samym końcu na przykład może też dołączyć do nas. W naszym wypadku jest to Triss, ale w innym wypadku może być to Yennefer, a w innym to chyba z tego co pamiętam jeszcze może być Cirilla w ogóle. Także sporo tutaj jest wyborów i sporo ścieżek, którymi możemy się udać. No, to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nie ostentacyjny. Pięknie położony. Idealny na wspólne wakacje. Dopiero co zrobiłem remont. Zapłaciłem jak za zboże, ale chyba było warto. W ogrodzie są już nowe sadzonki. Kwiaty. Ale wciąż mam wrażenie, że czegoś im brakuje. Może labirynt z żywopłotu, a w środku rzeźby? Całkiem gołe. Ojej, Geralt, nie wypominaj mi tego balu. Wino jakoś szybko uderzyło mi do głowy i... Nie wypominam, tylko wspominam. Tamten wieczór był magiczny i twoja suknia. Pięknie w niej wyglądałaś. Mam ją ze sobą. Mogę założyć któregoś wieczoru. Zjemy kolację na dworze, przy świecach. Posłuchamy, jak grają cykady, Oczywiście, że ma. Gerwald jak podróżuje tylko w zbroi, jedne gacie, dwa miecze i elegancko jest. Jak mnie tu znalazłaś? Kawał drogi z Kowiru. Mam swoje sztuczki, Geralt. Chytromancje choćby. No tak, racja. Widziałaś w odbiciu coś jeszcze? Coś, co nam się przydarzy? Zoltan się do nas wprowadzi. Błagam, powiedz, że żartujesz. Możesz odetchnąć. Z tego, co wiem, siedzi w Nowigradzie i prędko się stamtąd nie ruszy. A na poważnie... Tak, widziałam parę strzępków naszej przyszłości, ale... Wolałabym ci nie mówić, co dokładnie. Czemu? Bo ponoć polubiłeś miłe niespodzianki. Jesteś pierwszy raz w Toussaint, prawda? Może pokażę ci okolice. Wybacz, ale poczyniłam już pewne plany.
O, to co będziesz robić? Leżeć plackiem na słońcu i nigdzie się nie ruszać. Faktycznie napięty grafik. Nie przepracujesz się, aby... Wiesz, muszę się nacieszyć pogodą, nim wrócę na północ. Znasz ten żart? Jak poznać, że w Kowirze nastało lato? Deszcz jest trochę cieplejszy. Otóż to. I niestety nie jest to przesada. Może nie powinnam ci tego mówić, bo jeszcze się rozmyślisz i do mnie nie przyjedziesz. Nie martwiłbym się o to. No dobra. Zostawię cię na chwilę samą, dobrze? Na chwilę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy sprawdzić w domu. Podobno zostało nam coś tam jeszcze zostawione. Stris nie ma co gadać, nie? Tak. Na chwilę. Chętnie bym tu przemedytował i zobaczyć, co ono zrobi, na przykład na noc. Możemy to zrobić w sumie, co mi szkodzi, co mi broni. Weźmy medytację i zobaczmy, co będzie robić w nocy. Tak z ciekawości. No i jeszcze podobno dostaliśmy prezent od Regisa, który podobno pomoże nam z mutacjami, a będzie tutaj po prostu siedzieć cały czas. Rozumiem, że tutaj za zimno to nie jest raczej. Więc to tu są. Więc przed nami zupełnie ostatnia interakcja, jaką odbędziemy tutaj w tej grze. I będziemy musieli się pożegnać. Sadek. Nie ma co robić. Podobno jest to jakaś książka albo list. Podnieś. List od Regisa. Drogi Geralcie, skoro czytasz te słowa, to znaczy, że jestem już daleko poza granicami Tusom, a ty znalazłeś mój mutagenerator. Oczywiście możemy wybrać dla tego instrumentu nazwę zgoła inną, bardziej odzwierciedlającą twój gust oraz lepiej oddającą jego działania, gdyż nie wątpię, że twoja wiedza na temat mutagenów jest bardziej dogłębna i usystematyzowana niż moja. Czy to jest muta coś tam tego? Czy ta pracownia w ogóle była Regisa? Pracowałem nad tym urządzeniem w wolnych chwilach, a teraz jest już gotowe i jestem przekonany, oczywiście tylko w zakresie, w jakim przekonany być może wynalazca, zanim jeszcze jego wynalazek zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem, o przydatności tego aparatu. Zastanawiasz się pewnie, jaką funkcję ma on pełnić. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, mutagenerator tworzy mutageny. Działa na zasadzie wchłaniania energii fali elektromagnetycznej z ciała, w tym wypadku będą to ciała zabitych przez ciebie potworów i złoczyńców. A kiedy naładowanie osiągnie punkt krytyczny, mutagenerator zamienia stymulowaną energię na większy mutagen, która jak sądzę będzie dla ciebie przydatny. Jak z pewnością rozumiesz, jestem konstruktorem amatorem, dlatego wybacz, ale nie będę miał możliwości sterowania wynikiem tej operacji. Mutacja zachodzi losowo, wynikiem zaś będzie albo mutagen zielony, albo czerwony, albo niebieski, mniej lub bardziej naprzemiennie. Ufam, że znajdziesz mój podarek przydatnym. Twój szczerze oddany przyjaciel Emil Regis Rochlet Terziew Godefroy. PS. Być może zastanawiasz się, czemu zdecydowałem się porzucić mój podrzucić mutagenerator do twojego domu, zamiast po prostu wręczyć ci go osobiście. Otóż musisz wierzyć, że zrobiłem to powodowany skromnością, uwierz lub nie. Trzymaj się, Geralt, i niech mój podarek służy ci dobrze. Czyli to nie jest to, co na dole mamy. Tu jest mutagenerator. O kurde, ty, to opłacało się szybciej troszeczkę ten wątek ukończyć. Nawet nie wiem, czy będę w stanie zobaczyć, co ten mutagenerator robi. No niestety chyba nie będziemy mieli możliwości przetestowania tego. Urządzenia do tworzenia mutagenów. To jest kurewsko drogie, moglibyśmy sprzedać, ale tak czy siak nie mam już na co wydawać pieniądze, więc wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, widzimy się w następnej serii na tym kanale. Jaka to będzie seria, nie wiem, ale wiem, że odcinki 14-16. Dzięki dla tych, co przetrwali tą serię od samego początku, czy tam od któregoś odcinka, czy tylko i wyłącznie tu są. Nie wiem od kiedy, ale mam nadzieję, że równie bawiliście się dobrze co ja. No i tyle, możecie wpaść na Twitcha, mój drugi kanał. Wiedźmin 3 to jest absolutnie wybitna gra. Do jutra.